Cześć, witajcie, tutaj Xalion i zapraszam was na kolejny odcinek z gry Just Cause 2. Naszym pierwszym celem w dzisiejszym odcinku będzie zrobić misję dla agencji. Misja nazywa się Biały Tygrys, czyli dowiemy się coś o pewnym osobniku, który połączył się z rebeliantami na tej wyspie, bądź co to tu jest. Gdzieś wysoko w górach, o, tyle wiemy powiedzmy na pewno. I postanowiłem, że przejedziemy się tam motorówką, Power Runem od naszego dostawcy. Ponieważ jeszcze z tego co pamiętam, nie pływaliśmy sobie po wodzie. Możemy nawet się wystrzelać. No to popuszczamy sobie kaczki przy okazji. Musimy wpłynąć sobie tutaj w ten kanał tutaj i popłynąć sobie w tą stronę. Także myślę, że około podróż będzie powiedzmy trwała te 5 minut. Tak na mój gust. Może ich zastrzelimy. Nie, za daleko są. Myślałem, szczerze powiedziawszy, że będzie to troszkę szybsze, ale pomyliłem się. No nic, jakoś to przeżyjemy. Dałem 30k, oczekiwałem czegoś więcej aniżeli tylko pływania po wodzie, tak? Ciekawe, czy tam to się wszystko da tak fajnie rozwalić. Fajnie by przynajmniej było. Oznaczę sobie może... A nie, w sumie będziemy płynąć tamtędy, to git, nie muszę oznaczać. No jeszcze 6,5 km. Normalnie czuję się jak w Minecrafcie, biegnąc gdzieś daleko, daleko. I sobie tak patrzę na ten marker. I o, jeszcze 6 km. O, jeszcze 6,5. Jeszcze 5. I tak dalej. Ale nie, to jest Just Cause 2. Chociaż czy ja tutaj już nie mam skręcić? Nie, jeszcze nie, jeszcze nie. Chyba za tym, za tym półwyspem. Dokładnie, za tym półwyspem. Chociaż też mi się jakoś to tak nie wydaje za bardzo. No może, zaraz zobaczymy. Turbo, turbo! Nie ma turbo. Okej, dobra. Ciekawe, co to jest, to coś tutaj przed nami, takie coś białe. Nie wiem, wioska pewnie jakaś czy coś. Miejsce warte uwagi, tak jak to jest zaznaczone na mapie. Nieodkryta osada, o. Dokładnie. Połowa drogi już przebyta, czyli jest spoczko. To wygląda mi na jakąś taką mini bazę wojskową, czy coś. Tu widzę jakieś hangary, czy coś. Także no... Kiedyś na pewno będzie mi się bawić w odkrywanie mapy. Gra jest długa, także... Także lajcik. Dobra, jeszcze tutaj za ten mały wysepek. I skręcamy na lewo. Na rzece będę troszkę uważał, mam przynajmniej nadzieję, że tam nie będzie wodospadu, bo wtedy byłaby troszkę lipa, no. Nie powiem, że nie. Ale miejmy nadzieję, że nie będzie. Ewentualnie, żeby też mieliz nie było. Ostrzelałem wam kamienie. Co mi za to zrobicie? Pewnie nic. W ogóle miałem szukać słońca. Boże, to przyzwyczajenie z kwadratowego świata. Ciekawe właśnie, która jest godzina. Nie wiem, jest tutaj... Nie ma, przynajmniej ja nie widzę. No, że tak powiem, wkraczamy na płytkie wody. Wód? Co to było? Da się tym czymś płynąć do tyłu? No powiedzmy. Wykręcimy, bo zaciekawiło mi to coś tam. Czarne skrzynki. O co chodzi? Czarna skrzynka. Wyskoczymy sobie na chwilę. Zanurkujemy.
I... Aha, dobra, czyli takie coś, że po prostu daje mi kasę. Scorpion, that black box you found belongs to the Reapers. There are more. Can you help us locate them? No dobra, spoko, chill outcik. Będę kiedyś widział, to na pewno zbiorę. Dzień dobry. Pozostało 4 km do wyspy dla agencji. Nie, także myślę, że spokojnie odcinek ten maksymalnie 30-minutowy się wyrobi. Akurat dojedziemy, zrobimy misję i pewnie będzie akurat te 30 minut. No, ale takiego czegoś to ja nie przypuszczę, nie ma szans. Dobra. Mnie tu już nie ma, do widzenia, do widzenia. Co jest kuźwa? No bez jaj, że zablokowane. A mogłem jednak helikopterkiem. No nic. Debile. Sniper, 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 sniper. Oh, God. Samolot, jeszcze samochód mi jest potrzebny. No gdzie? Ja pierdykam. Ładnie się wkopałem. Okej, okay, biegniemy z buta. Przynajmniej na razie. Ładnie. Ale no nie jest... O, dobra, 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 samochodzik, samochodzik bierzemy. I lecimy stąd. Ciekawe, czy podjedziemy pod tą górkę. Powinniśmy podjechać. Przynajmniej nie zawadzając o jakieś kamienie. No dawaj, 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 dawaj. Dobra. Jakoś się udało. Mamy tutaj wskaźniki, także skorzystamy z nich. No, chciałem cię przyjechać, a tutaj proszę. A już kolega dzwoni oczywiście. Ja odrzucam, wbijam się w drzewo i lecimy dalej. No w takim tempie to na pewno wyrobimy. No jeszcze jak tak będę latać, to na pewno. Masakra po prostu. No jeszcze zetniemy pół dżungli, widzę przy okazji. Dobra. Udało się, teraz tylko się pospieszyć i będzie gitara. Today, the Panao International Airport, which has been closed down until further notice, was the scene of a violent series of events, when a number of convicted foreign criminals mysteriously exploded, taking with them several Panawan officials. Police are looking into the tragedy, but have no comments as of now. No, oczywiście, zamknęli lotnisko przez nasz ostatni czyn dla karaluchów. Przypominam, że w poprzednim odcinku zabiliśmy jednego z ich techników, który zdradził ich, wysadzając go po prostu, znaczy wysiedliśmy sobie z samolotu, którym on był i roztrzaskał się po prostu, tak? Roztrzaskał się. Dobra, lepiej będzie jechać po drodze. Widzę. The fur-covered terrorist was reportedly seen yesterday firing blow darts at government leaders from the roof of an apartment building. Unconfirmed rumors confirm that he fled the chaotic scene in a four-wheel drive shouting obscenities in what was clearly an American accent. A teraz słyszymy coś o białym tajgerze. Tak, o białym tajgerze. O białym... Kurwa. O białym tygrysie. Że tam też go coś szukał i widziany gdzieś był czy coś. Za bardzo się nawet nie wczuwałem w rozmowę. Oooo! I ogólnie, wow, jakaś tutaj blokada widzimy była, która nas za bardzo nie zablokowała, że tak powiem. Masakra, piasek. Dziękuję za ustąpienie. What the fuck w ogóle? Dobra, jeszcze kilometr. W zasadzie to kilometr jest dopiero teraz. Teraz już tylko metry zapierdzielają. Przepraszam, przepraszam, ja tędy jadę.
Dobra, wrócimy zaraz na drogę, myślę. A może się jeszcze pobijamy o pół dżungli znowu. Czyżbyśmy skręcali? Nie, jedziemy prosto. Jedziemy prosto, a zarzuca mną na prawo i lewo. Przepraszam. No matko, no jedziesz w prawo czy w lewo, gościówka. Jeszcze się drze na mnie. Cóż za niewychowana. Dobra, tu już sobie zetniemy, widzę drogę. Wow, a to co? Dobra, nie mam pytań, wysiadamy tam, bo zaraz mi coś szczeli. Chociaż no nie, no jest jeszcze daleko, kurczę. Przepraszam. Ja jadę. O, jeśli to można nazwać jazdą oczywiście. Prędkość widzę kosmiczna. Tak, jeszcze się nadziałem. No nie, no nie, po prostu nie. Dobra. I'm looking for Ken Peng. The sloth demon told me you'd know where he is. Ken Peng, you say? Rings a bell? But I don't know who you are. Ah, yes, Ken Peng. Now I remember. He has run into some bad trouble with his gambling debts. I hear they are going to have him executed. If you hurry to the old gambling warehouse in the desert, you might still catch him alive. A pleasure doing business with you. Considering the value of the Panwan buck, shooting you would have been more expensive. No. Ile mamy tam do tej, do tej chałupki tam? Malutko to git. I will be with you every step of the way. We cannot let Ken Peng be killed. Consider this a business bonus. O, także kitu ja bym mógł pokonywać. Kurde. Zajebiście po prostu. Jakoś mamy lepszy? No dobra, powiedzmy, że jest wystarczająca ammo. Na pewno sobie teraz skorzystamy z tego. Tutaj. No powiedzmy, że dobrze poszedłem. Ale korzystając z wyciągarki, można się wspiąć na górę. Wow! Wspiąć na górę i zabić chyba przy okazji. Kuźwa! Padnę jak taki ciul. Jak ja to mogłem przeżyć? Right, they will soon bring Peng out into the courtyard to have him killed. Set the stage by killing all the guards and then lure the gambling gangsters out. No dobra, ale co mam konkretnie zrobić, co? Na pewno od dołu nie wejdę. Jestem po prostu tego pewny. Mam dziwne wrażenie, że miało mnie nie wykryć. What? Oj, snajper, gdzie on jest, tam jest. Dobra, po snajperze. On trafić mnie nie mógł, ja go trafiłem. Nie, no spoko. Snajper mnie... O, fuck! Dobra. Następny, proszę. Dziękuję. Kolejni, zapraszam. No chodźcie. On był gdzieś tutaj. Nie, na razie tu jest kasa. Ale widziałem gdzieś tutaj właśnie laserek. O, jest laserek. Dobra. Just need some reassurance now. Pick up the walkie-talkie and lure them out. Walkie-talkie. What? Nie wyszło. Dobra, ale weźmiemy sobie... Nie weźmiemy sobie snajperki. I heard gunfire. Can we still go through with the execution?
There was a small disturbance. We dealt with it. Good. I'm looking forward to putting this worm in the ground. Zaraz zobaczymy. I'll get it all back. Should have thought about that before you threw away our money. Please. I swear I will make it right. Please, not like this. Take out the executioner first. Now, my old friend, we shall part ways. You will be sent to hell for your sins. Please, mister, help me get out of here. Come on, let's go, they'll kill me for sure. Spoko, lajcie, chłopie. Lecimy, odeskortuj pęga. Dobra, gościu, chill. Wszystkim im wpierdolimy. Dawaj, 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 biegaj. Czym ty, chłopie, latasz? Shotguny. Ups, 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 ups. No przecież idziemy. Nie sraj żarem. Ty mendo masz już nie żyć. No, w takim tempie to na pewno. Okej, jeszcze ten. Przecież ten pęk już prawie nie żyje. No czekaj, 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 czekaj. Ja pierdziele, gościu. Weź jakąś apteczkę czy coś. Mi padniesz, to będzie źle po prostu. Mam dziwne wrażenie, że mamy wsiąść na ten motorek. Dokładnie. Thank you. A może nie. Saved my life. I'm not here for your benefit, you worm. I'm looking for the white tiger. Okay, okay. I take you to him. Get on one of the bikes and follow me. Try to keep up. The white tiger doesn't like waiting. Dobra, spoko. Idę. No, każe mi się spieszyć, a zaraz na ten. Będę pierwszy od... No. Jak będziesz skręcał bez kierunków, to tak to się skończy. Normalnie jak Rajd Dakar. Tu pustynia, tutaj palmy w ogóle, wow. Ja się ścigam z pangiem. Dobra, dobra. Mam nadzieję, że to niedaleko. Ja pierdolę. O. Noż, kurde. No, padaj, padaj, Ziro, padaj. Dobra, dawaj, 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 dawaj. Całkiem przypadkowe, że znajdują się tutaj motorki. Makoto, to chyba jakiś japoński pewnie. O, piękny widoczek. Wschód słońca. The white tiger is American, you know? But he's a good man. Every time I gamble my money away, he would help me so I could keep providing him with info. I am grateful. No to się teraz rusz. You will treat him well when you meet him, huh? I only wish I could have been less of a disappointment to him. O, piękny skok. Matko, matko, matko. Soldiers, there's a price on my head, you know. You're going no place till I've seen the white tiger. If the soldiers haven't killed them, they've evacuated. Maybe you can find some sort of clue. These people are always leaving something behind. No dobra. Widzimy, że raczej cię białego tygrysa nie spotkamy. They have located a data device, probably one left for you by the white tigers. You should get it before they figure out how to read it. Hopefully something helpful for a change. O, tu będzie ciężko. Pułkownik, no po prostu super. A ja nie mam nawet ammo dużo. Patrzcie, no Boże. Dobra, cóż, lecimy. Chociaż to sobie zostawię na gościa.
Dobra, ty już padasz. No gniżesz od tego łowiu, chłopie. Kur! Ładnie hukło. Nie ma tak się wystrzelać w gościa i nawet go nie trafić. O! God why? Pobani. No, ginsz ma to. Ty tak samo ginie od mojego ołowiu. Ty to w ogóle ginie od beczki, chłopie. Wybuchające beczki, pozdrowienia. Dobra, weźmiemy ten nośnik danych. Odczytamy go. W wielkim spokoju. Standard agency issue. Weird. I'll plug it in. Hola, amigo! It's your Uncle Sheldon. So, you finally found the dead drop? You'll be able to get to the new hideout using the tracker on your PDA. I done placed a beacon set to your frequency, hombre. Hurry up, get here, and I'll fill you in on the story. Over and out. I guess it's pretty clear. Follow the beacon, find Sheldon. Dokładnie, dostań się do nadajnika. Ile mamy nagrania? No już troszkę dużo, że tak powiem. Da się wejść jakoś teraz, czy niekoniecznie? Chyba niekoniecznie. Nie, nie da się. Chyba go pierdzielę i biegnę tym. Znaczy nie biegnę, tylko jadę od razu. No fuck this shit i nara, nie? Nie, przecież tutaj pewnie nie ma drogi. No właśnie, nie ma drogi. Fuck. No nie powiem, to miało wyglądać troszkę inaczej. To miało wyglądać troszkę inaczej. Na palmę. Nie, nam się nie da za bardzo. Pojazd, jakiś mi jest potrzebny, zajebiście, no. A ten skurczybyk mnie jeszcze goni. Znaczy nie, w sumie on tam sobie gdzieś się zaczepił. Także akurat to jest fajne. Dobra. Lecimy dalej. 900 metrów. Może o skałę? Dokładnie. Lecimy dalej. Widzę, że przez rzekę i będzie trzeba wejść na górę. O matk. Teraz tam. Dobrze, że chociaż mamy dość dużą szybkość tego przemieszczania się. Tak, wiedziałem, że to będzie zły pomysł. O matko bosko. Tak, super po prostu. Fajna droga. Zajebista po prostu. No panie, że otwórz ten spadochron. Ja pierdzielę. Dobra. Teraz na drugą stronę. I teraz do góry. Okej. Może gdzieś tam. No, nie chciałem w sumie tutaj, ale dobra. Skoro się już tutaj zaczepiłeś, to jesteśmy już dosyć blisko. Mam tylko nadzieję, że to będzie już koniec, bo nie chcę przerywać nagrania w trakcie misji. Tego po prostu nie lubię. Już raz tak przerwałem w snajperze, to aż mi się odechciało go nagrywać. Bo teraz... dlatego jest ta seria wstrzymana, bo po prostu no wkurza mnie ta gra, nie? Ciągle mam jakieś ten crashe i w ogóle... Możesz kurde... Wejdźże tam, chłopie. Sto metrów. Czterdzieści. I jesteśmy już praktycznie na miejscu. Dokładnie.
No, miło. Nice of you to drop in, Hyundai. Sheldon? Heck, where's my manners? Some of my boys got a little carried away with their lynching. So now we got that squared. You know how close I came to killing you? Look at him roast, Rico. Dripping with delicious fat. I got him just where I want him. Kinda like I had you. Where are you going with this, Sheldon? The sloth demon, baby. Come on, Rico. That was me all along. I was playing you like a marlin off the keys. Sloth demon. Tom Sheldon, an anagram. You and your stupid war games. Sweet Mary Lou, government troops. Mind if I borrow this? That come in handy. No, także nie wiem czy wiecie, Tom Sheldon był to człowiek, który w pierwszej części gry nauczył nas w zasadzie wszystkiego. Od początku nam towarzyszył aż do końca. Fajnie, się rozwala, pamiętam. Dobra, dawaj, dawaj. Będzie to dosyć dłuższy odcinek i tyle. Fajnie, chłopie, ale ja biegać nie mogę. Nie wiem, czy jesteś tego świadomy. No, jeszcze głupi posążek. Dobra, to gówno nie padnie, widzę dzisiaj. No, masz, zrój nas taką, chłopie. There's some major players on the bench. Lecimy and dalej. They sure as hell ain't locals. Dobra. Prowadź Tomie Sheldonie. No padnijcie już wszyscy. Jeszcze się utrzymał jeden. Any idea who? Not yet. And that pisses me off. I hate not knowing who plays the game. I know the feeling, my friend. Follow me, Rico, and let's finish these clowns off. No to prowadź, żeż człowieku. Co ty robisz? Naokoło? Dobra, naokoło widzę. Opierdzielasz się. Dosuń się, chłopie! Good to be working with you again, brother. Dobra, dalej. Zajebiste wybuchające beczki, że tak powiem. Lecimy dalej. Wow, ładnie to wszystko się rozwala. No dawaj, 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 dawaj. Boś się niecierpliwie. Dobrze, że jest unlimited ammo. Tutaj akurat w tym miniganie. Zamknij się, chłopie. I tak z miniganem nie wygrasz. Patrzcie, jak się rzucili. Wysypali się ładnie. No gdzie ty jesteś? No, super. Dawaj, dawaj. Wow, wysypali się ładnie. Jezusie. Dead. Zajebiście. Zniszczymy całą tą kolebkę tutaj. Pozostałości po kolebce Majów, Azteków, czegokolwiek co tutaj żyło.
ładnie latają od tego minigana. No czemu to nie wybucha? Dokładnie. Ładnie, ładnie. No, masz już nie żyć. Rozkazuję ci to. Nie, nie zabiją Toma Sheldona. Chociaż w jedynce był fajniejszy, jakoś taki na starszego w ogóle wyglądał. I tutaj wygląda na młodszego i w ogóle taki głos ma taki bardziej taki inny, że tak powiem. Już, jeszcze żyjecie. No jeszcze ty musisz zginąć. No, giń! Dokładnie. Już wszyscy? Wszyscy, bo Tom biegnie. Seems I wasn't the only one looking for you. Yeah, that's another thing. Baby panties all over my ass, and my white tiger cover was waterproof. So somebody must have tipped them off that I'm here. Wait, Dan? Nah, she's an agency asset. Couldn't you tell? And I thought she liked me for my personality. Then who? My money's on the sweet. He's the only one who knew I worked the white tiger angle. Carl Blaine. He did disappear. Not a trace. Oh yeah? Hey, give me that PDA. Oh heck, Rico. He offered to download some intel, huh? Oh. And he put a bug in it. Yep, he picked up a trick or two working for us, it seems. And then when the government caught him... He probably spilled his guts when they hid the booze. There. Now, if we have another barbecue, ain't gonna be no government gate crashers. Rico, my friend, I need you to do what you've been doing up until now. Keep that chaos building. Your gangster buddies are surely in deep with these unknown players. So you need to be in deep with them too. Soon the whole thing will come crashing down, revealing who's behind this big mess. Babe, I'm gonna square my deal with my White Tiger hirelings. Their job here is done. Wow, jak widzimy, zapowiada się ciekawie. Zakończyliśmy już trzecią misję dla agencji. Trzecią, tak, wydaje mi się, że trzecią. Cóż, dziękuję wam bardzo za uwagę. Zapraszam na kolejne odcinki. Okazało się, że Biały Tygrys jest to nasz stary, dobry kumpel. Zobaczymy jeszcze, co mamy nowego na nowym rynku. Na czarnym rynku. Malutko, dwie rzeczy. Ale wiadomo, zawsze się przydadzą. No i co? I dziękuję za uwagę. Jeśli podobał ci się odcinek, możesz go skomentować pozytywnie, ocenić pozytywnie. No i do następnego razu. Cześć!